Kongres Naturalny to największe wydarzenie online w Polsce o tematyce naturalnej. Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chcesz, żeby kongres dalej się rozwijał, to możesz nam w tym pomóc, przekazując 1,5% podatku lub dowolną kwotę na darowiznę. Potrzebujemy Twojej pomocy. Pamiętaj, że razem tworzymy ten kongres, a razem możemy wszystko. Dziękuję raz jeszcze za możliwość bycia tutaj z Wami, Rafałowi, Wiktorii i całej ekipie. Słuchajcie, ten w ogóle, ten temat pojawił się w piątek, temat tego, żebym był tutaj i poopowiadał, przynajmniej starał się coś poopowiadać. Jest tak, że jakby te rzeczy, które słyszeliście o mnie, one są po prostu jakimś kawałkiem pewnej mojej historii, która cały czas się dzieje. Natomiast od jakiegoś czasu świadomie zdecydowałem o tym, żeby połączyć wszystkie aspekty, które doświadczałem przez swoje życie. Oprócz fotografii, która była pięknym epizodem w 7-letnim moim życiu, wcześniej zajmowałem się między innymi pracą w branży muzycznej. Ostatnie właśnie 9 lat to są Prazboża. Jednocześnie nakładają się na siebie właśnie takie elementy, jak możliwość pracy z pięknymi nauczycielami z różnych części świata, chociażby z Anandą Kumar z Indii, czy Urią Sur z Izraela, którzy wnoszą niesamowite narzędzia terapeutyczne, rozwojowe, pogłębiają nasze połączenie z samym sobą, bo od tego, wydaje mi się, każda społeczność powinna zacząć. I bardzo zachęciłbym Was do tego, aby w trakcie dzielić się tym, co Wam się pojawia, być może pojawią się Wam się jakieś pytania, być może o czymś będziecie chcieli powiedzieć, to zapraszam do czatu. Ja lubię pytania. Pozwalają mi na nowo spojrzeć albo zobaczyć czyjąś perspektywę, na nowo spojrzeć z informacji, które ja mam. Wiem, że one inaczej w każdej chwili, w każdym momencie mogą we mnie rezonować. I jest to dla mnie bardzo cenne właśnie cały aspekt wymiany. Dzisiejszy dzień jest, przynajmniej ten wieczór, zdaje się, o społecznościach. Ja może nie będę nawiązywał do wielu wykładów, słuchałem część tylko jednego. I przypomniało mi się moje doświadczenie właśnie ze społecznością Outview. Jest to w południowo-wschodniej części Indii miejsce, które od ponad 50 lat jest zamieszkiwane w tej chwili już przez ponad 2000 ludzi z całego świata, którzy zdecydowali, żeby mieszkać, tworzyć razem. Obchodzą chyba w tym roku 54-lecie i ja tam spędziłem łącznie około rok i te rzeczy, które założyłem w tym roku, byłem tam w lutym, marcu, nie są jakby zachęcające do tego, żeby naśladować ten model, który oni wdrożyli. To dla mnie nie jest do końca niespodzianką, tylko też pewną konsekwencją, a raczej po prostu fundamentalnym założeniom, które wydaje mi się w dzisiejszych czasach są omijane. To jest po prostu temat materii, to jest temat ziemi, tego, że coś jest moje. Zawsze to uważam w środowiskach tak zwanego rozwoju duchowego, że najczęściej jest jakiś tak zwany problem, jest jakiś temat, żeby albo o tym rzetelnie i szczerze porozmawiać. Jak na przykład wygląda u Ciebie kwestia zadbania finansowego w swoje życie? Wielu jakby w tym systemie czakralnym, jeśli jesteśmy w Indiach, to ta wiedza do nas przyszła i teraz już możemy też pewne rzeczy nazwać po imieniu. No jest układ czakr od podstawy do korony. I właśnie temat ziemia, finanse, uziemienie, osadzenie w tej rzeczywistości, to jest temat pierwszej czakry, jeśli ktoś woli takie nazewnictwo. Ja sobie
Ja lubię korzystać z tych różnych pojęć, różnych terminologii, różnej wiedzy, która jest dostępna na całym świecie, różnie przedstawiona. Akurat rezonuje do mnie ze mną to, co jest przekazywane ze źródeł indyjskich. Natomiast po prostu zacząłem wdrażać w jakiś naturalny sposób. Naturalny sposób do mnie przyszło to, żeby zacząć pracować z ziemią. Mimo, że bardzo tego uciekałem, się z Eweliną wymieniliśmy się informacjami, że uciekliśmy z domów. Jakby ja w wieku 15 lat wyjechałem, żeby, jak się teraz to widzę, zrozumieć trochę świat z innej perspektywy. Generalnie wrócić do wioski, z której się urodziłem i zacząć tę przygodę z ziemią, tak jak zresztą mój ojciec jest rolnikiem. Jakby on operuje na innych troszkę jakby wartościach pracy z ziemią i roślinami. Ja nie mogę zrobić czegoś innego niż to, co robię. Nie mogę. Nie mogę się dopasowywać, nie mogę przyjmować pewnych rozwiązań. I nauczyłem się żyć z tym w zgodzie sam ze sobą i coraz bardziej wdrażam to w relacje międzyludzkie. Ponieważ w tym temacie społeczności no jest to bardzo cenny aspekt. Jak my chcemy, przede wszystkim, czy my mamy w sobie zdefiniowane to, jak my chcemy żyć z innymi, dobrze jest to klarownie nazwać. Może być tak, wiem, może być nie, nie wiem. Ale ważne, żeby zobaczyć, czy mamy jakiś pomysł na to, nie? Czy mamy jakąś wizję tego, jak takie wioski, społeczności, mniejsze, większe, chcielibyśmy, żeby wyglądały, czy chcielibyśmy w takich miejscach żyć. Dla mnie jest to bardzo cenne z poziomu prac burz na różnych poziomach. Ostatnio mówiłem o różnych takich prozdrowotnych właściwościach to zbóż, o różnych też procesach pewnych technologicznych, ponieważ zboża właśnie trochę nam przypominają, jak to było kiedyś i być może jak powinno być też w kontekście, jak powinna wyglądać żywność, jak powinno wyglądać jej przetwarzanie, ile powinny plonować rośliny. Samoprze przynosi z hektara 1,5 tony do mniej więcej tony 800 kg jakby ziaren w łusce. Łuskę trzeba odłuszczyć, odłuskać, żeby uzyskać ziarno do mielenia, do dalszej produkcji żywności. I to jest kolejne 30% wagi odpada nam w łusce. Czyli to jest też taka informacja, że kurczę, może ta tona z haczykiem, a nie 10 ton, ile się uprawia pszenicy, dochodzi się do takich wyników w cudzysłowie. W współczesnym schemizowanym rolnictwie, że być może w tej tonie jest też pewna informacja, że my po prostu idziemy gdzieś w różnych aspektach swojego życia w jakość, przepraszam, w ilość, a nie w jakość. I że żywność właśnie ta pierwotna dostarcza nam jakby dba o nas holistycznie, całościowo. O tym mówią naukowcy po zbadaniu samoprzy, w której właśnie są między innymi cztery aminokwasy egzogenne, które i regulują nam system odporności, przepraszam, system nerwowy, wpływają korzystnie na jelita. Jest tam gluten, który okazuje się, że nie szkodzi gluten, tylko jego konstrukcja genetyczna i pewne substancje, które są z nim, czyli akurat mówię o gliadynach. Trzeba sobie w tych informacjach troszeczkę więcej poczytać. Ja akurat nie czuję się ekspertem od takiej właśnie strony naukowej, badawczej, natomiast jest kilka rzeczy, które zwróciły moją uwagę i są dla mnie ciekawe. I mogę wam je przekazać. Natomiast zachęcam też do tego, żeby samemu odszukiwać tą wiedzę, poznawać, czytać, ale najbardziej sprawdzać na swoim, w swoim laboratorium, czyli na swoim ciele. Przyglądać się, jak działa dane pożywienie i co się dzieje, gdy chociażby jemy prozboża. Oczywiście jakiś takich rozsądnych proporcjach z innym pożywieniem. Chociaż ja miałem też takie przygody, że robiłem sobie tydzień tylko na ziarnach i to też było bardzo cenne dla mnie w
może mój system może jeść cały czas nasiona czy ziarna w różnej formie. No tak, jest dzisiaj temat o gospodarstwie, które jest samowystarczalne w sposób finansowy. Mogę opowiedzieć o tym, co udało mi się wdrożyć, co dla mnie stało się cenne. Jakby cały czas jest i się rozwija. To nie jest jakby model doskonały. Natomiast na pewnym etapie, to też była informacja, która przyszła po prostu po pierwszych żniwach, że ja potrzebuję zrobić te produkty, żeby mi po prostu to ziarno nie leżało w magazynie, w takim małym magazynku starej po niemieckiej obory, która jest częścią mojego siedliska. No i żeby to zrobić, to się okazało, że potrzebuję zacząć szukać ludzi, którzy mają dostęp do pewnych urządzeń. I tak się zaczęło poznawanie pięknych, ciekawych, interesujących ludzi właściwie z całej Polski na początku. I teraz jak sięgam pamięcią, to pan Edward Nowakowski był źródłem moich nasion. To jest pan o pokolenie ode mnie starszy. Czyli jest to pokolenie też szanownego Mieczysława Obywatelskiego, którego też dzięki tym po pierwszych dniach miałem możliwość poznać, bo szukałem właśnie miejsca, gdzie mogę wyłuskać ziarna i zrobić pierwszą mąkę. I to właśnie był Mieczysław. Serdecznie pozdrawiam. Przez niego zaczęły się dziać jakby w wyniku właśnie kolejnych moich ruchów, żeby też zacząć, jakby, gdzie mogę sprzedać później tą mąkę już popaczkowaną w kilogramówki. Okazało się, że potrzebuję wyjechać na Dolny Śląsk, a mieszkam na północy Warmii, ponieważ tam jest festiwal, który, jak to się nazywa? Jest tam piękna społeczność też, teraz fajnie się rozwijająca z tego, co słyszałem, ale to jest Jemiołka. Oj, no niestety zapomniałem, akurat tamta edycja była festiwal nasion, tak ogłosili tamtą edycję, było tych edycji 25 pod różnymi hasłami. No i wtedy zostałem przez organizatorkę zaproszony i mogłem sobie sprzedawać te produkty, okazało się, że sprzedały się po 20 minutach. I zrozumiałem, że w ogóle to też taka jakby energia osób kupujących, taka radość, że ktoś, że mogą kupić coś takiego. Akurat miałem produkty orkiszowe i samoprzy. No jakby była dla mnie takim zastrzykiem, takim fajnym, tak, to jest w ogóle, rób to, nie? Jest coś w tym cennego, nie tylko dla ciebie, ale też dla innych. Więc znowu nawiązywały się kolejne relacje. Znowu gdzieś poznawałem ludzi, znowu pojawiły się zaproszenia od innych, między innymi na inne festiwale. I właśnie jeździliśmy przez pewien czas z moimi bliskimi osobami w różnym składzie, bo przez lata to się troszkę zmieniało. Byliśmy uczestnikami festiwalu, gdzie gotowaliśmy w oparciu o prezborze z mojego gospodarstwa. Dzięki temu też mieliśmy szansę usłyszeć wiele ciekawych relacji, opinii ludzi, którzy jedzą, którzy dalej zamawiają, mają piękne opowieści, historie, jak te produkty zadziałały na ich zdrowie. I też ta obserwacja właśnie chociażby festiwalu. Festiwal to jest taka społeczność, która mieszka ze sobą przez parę dni. Nie? Jakby jest taka często struktura, są różne strefy, czyli jest gdzieś jakaś, zawsze jest muzyka, jakaś forma rozrywki, czy tak samo jak kiedyś w wioskach było miejsce, gdzie odbywały się wesela, ogniska, różne też jakby obchody różnych świąt, już mówię troszkę dalej, może w stolicy słowiańskiej. Jest też na festiwalach strefa właśnie jedzenia, czyli nasze kuchnie w domach. Jest strefa jakaś dla dzieci, więc no i ludzie są razem ze sobą, tak śpiewają, tańczą, rozmawiają. Jest to tak, jak było kiedyś. W większych wioskach, w tych czasach, gdy dalej jakby mieszkamy też w takich przynajmniej fizycznie wyglądających podobnie miejscach, natomiast
wydaje mi się, że no na szczęście staramy się dzisiaj odbudowywać te relacje. Widzę też mieszczące różne miejsca w Polsce, mniejsze miejscowości, że powstały piękne inicjatywy i dużo, dużo pozytywnych rzeczy się dzieje w celu właśnie animowania lokalnych społeczności. Teraz jest też nawet model rządowy grup producenckich, który narzuca pewne rozwiązanie, żeby 5 rolników łączyło się w zasadzie współpracy, dzięki temu mogą pozyskać dofinansowanie, środki na zakup różnych sprzętów indywidualnie, ale w rezultacie jest to widziane jako całość, że mogą sobie wzajemnie pomagać, wymieniać się tymi urządzeniami, sprzętami i tak dalej. Więc te festiwale mi przyniosły też sporo takiej obserwacji znowu, co jest fajne, co bym chętnie zaprosił do miejsca, w którym chciałbym mieszkać w przyszłości, a co też nie. I tak się działo też, gdy jeździłem po świecie, to nie tylko była społeczność Auroville, to było też północne Goa, okolice miejscowości Arambol, czyli tam, gdzie w latach 70. pojawili się Beatlesi, za nimi rozpoczął się cały ruch hipisowski, ludzi, którzy chcieli trochę inaczej niż ogólnie przyjęty model życia i zaczęli się tam osiedlać i tworzyć właśnie też społeczność w takim może improwizowanym modelu. Tak czy owak, w jaki sposób on został przez nich wykreowany. Mój serdeczny przyjaciel, nauczyciel Ananda Kumar, właśnie mieszkaniec południowych Indii, który też przyjeżdża do Polski, z którym też podjęliśmy w przeszłości pewne działania w kontekście budowania założenia społeczności. On przemieszkał ponad połowę swojego życia w różnych takich miejscach, ma dużo ciekawych inspiracji. Jednocześnie te społeczności, to jest kultura Indii. Jak pewnie wiecie, jest to duży kraj, taka połowa Europy. I też jest różnie w różnych częściach Indii, też w kontekście mentalności, też warunków klimatycznych. W północy mieszkańcy Indii potrafi mieć żniwa 2 razy do roku. W południowych jest dobrze, jeśli po prostu raz się uda zebrać dobre plony, tam też wyraźnie czuć ocieplenie klimatu na południu Indii, ze Tamil Nadu, Kerala i tak dalej. Ale też jest też, właśnie zauważyłem, że jest inna mentalność. Po prostu mamy swoją mentalność, swoje pewne uwarunkowania, pewne, nazywam to, programy, czyli narzucone światopoglądy, narzucone hasła, wynikające z różnych historii. Oczywiście można by poszukać w swojej rodzinie, można poszukać w naszym kraju, można by poszukać w historii naszego kraju, w ogóle tej części Europy, tego, że Polska nie była na mapie przez pewien czas, czyli my też nie byliśmy uziemieni w jakiś sposób jako kolektywna społeczność Polaków. I wydaje mi się, że my to mamy często jeszcze w sobie, pewne miejsca, jakby kawałki w naszych strukturach mentalno-psychicznych, psychologicznych, gdzie możemy odczuwać brak, albo nie, że nie przynależy. I jakby zdefiniowanie, zaobserwowanie tych aspektów sobie może pozwolić na ich uzdrowienie, jakby wprowadzenie równowagi, uzmysłowienie sobie właściwie, dlaczego tak mam i jak bym chciał, żeby było. Bo w rezultacie chodzi o to, żeby w przyszłości było chyba nam lepiej inaczej. Wiemy, że ten moment jest najważniejszy, tu i teraz, natomiast z tego tu i teraz tworzymy przyszłość każdym swoim wyborem, który następuje w teraz. I to, jaki jest ten wybór, ja zachęcam do tego i sam coraz bardziej z tym pracuję, żeby był świadomy, sobie uzmysławiał, co pomaga mi tę świadomość utrzymać, co pozwala mi trzymać ten cel, który gdzieś sobie wyznaczam, jeden, drugi lub trzeci, i żeby każda decyzja raczej mnie do niego przybliżała niż oddalała. Staram się, żeby tak to było. Oczywiście programów i jakby odruchów samosabotujących w przyszłym życiu bardzo dużo. Nie dopuszczałem obfitości, szczęścia, satysfakcji wielokrotnie robiąc sobie pod górkę. E, i,
No i też z tym pracuję, zacząłem pracować też z innymi, przez pewne doświadczenia zaczęły się zgłaszać osoby, które w jakiś sposób chcą się dowiedzieć, co ja tam sobie poukładałem. Bo bardziej chodzi o to, że jakby każdy z nas ma swoje talenty, dary i momenty w życiu, gdzie w czymś czuje się dobrze, swobodnie i mocno. I możemy się świetnie wymieniać. Też potrzebuję pewnych aspektów wzmocnienia też siebie. Natomiast też jest tak, że słyszę z otoczenia, że mogę coś wnieść jakby komuś. I to jest dla mnie bardzo, bardzo też cenne i bardzo też o społeczności, że jakby wymieniamy się, żeby uruchamiać przepływ przeróżne. Ja bardzo lubię w ogóle wymianę barterową na różnych, w różnych działalnościach swojego życia. Jest ich kilka, które właśnie łączy Instytut Holistic. Możecie znaleźć troszkę informacji pod adresem holistic.org. Akurat strona od paru dni jest w przebudowie, natomiast tam jest też linkowanie do Facebooka, do pressboża.pl, które też mogą się tworzyć. To jest ten aspekt, o który teraz bardziej postanowiłem zadbać, czyli komunikacja też dzięki technologii. To też jest dla mnie takie uziemiające, takie klarowne. Z jakiegoś powodu czuję, że to jest aspekt z tą ziemi. Klarowność, ugruntowanie, wyrażenie, co jest jakie, przynajmniej na ten moment pozwala, wydaje mi się, by zasilać się, być w większym, bardziej w swojej mocy. Jak się też tutaj przed wejściem rozmawialiśmy chwilę o tym, o co chyba wielu nam, będę trochę ogólniał, pozwalam sobie na to, wielu nam zależy, to są relacje międzyludzkie, jak zrobić, żeby kolokwialnie, co zrobić, żeby było dobrze. Ja zauważyłem, że właśnie ten temat braku czasami w relacjach możemy zauważyć, że kurczę, jednak czegoś chcę od tej drugiej osoby, że stawiam jakieś warunki, czy to nie jest lubienie kogoś bezwarunkowe, mówiąc o miłości bezwarunkowej, tylko stałem jakiś warunek, który jeśli nie spełnisz, to ja będę po prostu na siebie zły albo coś będę chciał i tak dalej. I wydaje mi się, że praca z ziemią i powiedzenie, to jest mój kawałek ziemi, ten jeden hektar, jak jest w tym nurcie anastazjowym, czy wybierzemy sobie pięć. Akurat mam taką powolną potrzebę powiększania areału. Też mam swój cel postawiony w tym rozwoju jakby wartości ekonomicznej, czy pewnych zdolnościach większego gospodarstwa. Ja to robię powoli. Zacząłem od 4 hektarów, po 9 latach jest ich 15. Właśnie wspominałem o tych relacjach, które ja potrzebowałem zawiązać, żeby móc utrzymać gospodarstwo, czyli mieć coś, co mogę też sprzedać. Pewne koszty gospodarstwo ponosi mimo innego dochodu, źródła dochodu w tamtym czasie. To starałem się budować tak, żeby to było samowystarczalne w kontekście finansowania i jakby zmotywowało mnie to do zawiązywania relacji, więc zauważyłem, że to jest ten aspekt właśnie w tworzeniu fajnych relacji międzyludzkich, w rezultacie być może społeczności. No i takie właśnie poukładanie też, że coś jest produktem, trzeba zrobić jakiś marketing. Trzeba stworzyć jakby znak graficzny, który też rezonuje ze mną, jest w jakiś sposób wyrażeniem. I tutaj Martyna, serdecznie pozdrawiam, dosyć ciekawe, że coś się stworzyła takie znaki i to wszystko jakby pomaga być w tej przestrzeni z innymi, to jest przestrzeni internetowej. Inaczej jesteśmy widziani przez sklepy czy przez kooperatywy spożywcze, że jest jakby pewne symbole, ułożenie wszystkich aspektów, które są ważne w prowadzeniu działalności czy dystrybucji. Jest też taka otwartość i chęć na współpracę, bo to znowu jest o tym, czy to jest sklep ekologiczny, czy po prostu jakaś rodzina z Dolnośląskiego, która lubi te produkty, to zaraz w jakiś sposób współpracujemy. Oni dostają coś, też dostaje coś od nich, wzajemnie się zasilamy i to chyba jest ważne w budowaniu fajnego sąsiedztwa. W rezultacie chciałbym, żeby to było coraz bardziej lokalnie, coraz mniej było potrzeby wysyłania
rzeczy, czy importowania, eksportowania. Natomiast jest to być może też droga fajna małych kroków. Ja operuję na w tej chwili na 14,7 hektara, prawie 15. I no na razie jest to dla mnie, jest to jakby dobre pole doświadczalne też w kontekście jak uprawiać, żeby była ta różnorodność, żeby wprowadzać płodozmian, żeby jednocześnie ta ilość zbóż corocznie była wystarczająca do kontynuowania tej przygody ze sprzedażą, z dystrybucją produktów. No trochę jest też nowych informacji dla mnie, bo to jednak jest proces też taki właśnie poznawania, czego ta gleba potrzebuje. I to ostatnio mi przyszło, żeby jednak właśnie poszukać kompostu w dużych ilościach. Też wapno z certyfikatem ekologicznym w tym roku zaprosiłem. To jest jednak tak, że z jednej strony co roku wywozi się z sektora tam określoną ilość materii, tak powiem. I no jest jeden z tych nurtów mówiący, żeby tą materię przywozić później na pole. Natomiast ja też tak przez wiele lat obserwacji stwierdziłem, że jakoś nie wiem, nie ma takiej potrzeby wielkiej. Nie dokształcałem się w tym kierunku, mówię bardziej, jest to moja obserwacja, przyglądanie się roślinom, życiu, strukturze gleby, też czasami próbuję, smakuję ziemię, też to do mnie w jakiś sposób mówi. Słuchajcie, pozwolę sobie jeszcze na koniec zaprosić Was na swoje jakby internetowe przestrzenie. Różne takie aspekty swojego życia, czyli rozboża, też praca z innymi nauczycielami, czyli organizowanie warsztatów rozwojowych, też temat współpracy, czy pracy w zespole, bo właśnie tym wszystkim jest Holistic, który ma swoją stronę internetową holistic.org. Też jakby takim tematem współpracy i jakby uczenia się budowania społeczności, uczenia się tworzenia razem, jest to takie wydarzenie, które nazywa się Zgromadzenie Mężczyzn Manifest. Adres strony właściwie może za chwilkę nie wpiszę. To jest tylko dla męskiej części publiczności, że tak powiem. Ostatnio było 60 mężczyzn, 4 dni w lesie, bez laptopów i telefonów, z różnymi narzędziami, czy terapeutycznymi, ale przede wszystkim ogień, woda i bycie razem. Okazuje się, że ma to niesamowite, wielkie zdolności uzdrawiające, regulujące, budujące piękne więzi i w przyszłym roku będziemy mieli kontynuację i to właśnie organizuję z dwoma mężczyznami, Michałem i Sławomirem, których serdecznie pozdrawiam. I to też jest jakby konsekwencja pewna moich decyzji o tym, żeby się uczyć, o tym, żeby współpracować, uczyć się tej współpracy, wdrażać najpierw w małych grupach. Manifest organizujemy we trzech, Holistic w tej chwili znowu jest w trzyosobowym składzie, który chcemy osobiście poszerzać troszkę bardziej. I to dużo, dużo też pokazuje, daje, wnosi ta praca zespołowa, synergiczna, jak możemy razem. I jak to jest pięknie, gdy możemy się wspierać też w jakichś celach, projektach, założeniach. Chciałem Wam bardzo podziękować za obecność, za to, że byliście, że posłuchaliście i że zadawaliście pytania lub rzucaliście różne swoje tematy, dzieliliście się. Myślę, że to też jest, ten kongres też jest społecznością zawiązaną na 10 dni i jest to zasianie ziarna. Mam nadzieję, które będzie kiełkowało, wzrastało i służyło nam wszystkim w szerszej społeczności, w szerszej perspektywie też czasu, ale przestrzeni. Dziękuję serdecznie raz jeszcze.